Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Fajnie, że wpadacie, zostawcie łapki, suby, bawcie się dobrze. A my cóż, spróbujmy dostać może jakąś inną frakcję, bo już mi się te same nudzą, ale zobaczymy. Ło, nie, Loch, Leto zna Orsona, o kurde. To Orson to jest akurat dobra kontra Pogers. A Letos to jest zajebisty, bo on rzuca rozkład, który nie działa na przeciwnika, no ale... Powiedzmy sobie, życie jest jakie jest. Spoko arty na tej ścieżce. Spoko arty w sobie na tej ścieżce. No to też jest trochę wiedzy. Trochę statów, okej. Tu jest do łuku pełnego strzału. I do ini, i do tego czary. W sumie też fajne coś takiego, nie? Czary. Tego inicjatywa łuk. Twardość na szał, ale ta ścieżka też jest fajna. Czekajcie, zobaczmy co mamy w zamku. To może być nawet bardzo istotne. Pierścień do witalności i obrony, więc dwa fajne pierścionki w sumie są i nic poza tym. Nic poza tym, czekajcie, mamy szczęście, moglibyśmy sobie zrobić szczęście wojownika XD. Ale to jest... Ale to jest bez tego, bez talentu. He? To jest raz, dwa, sześć umiejętności. O Boże, drogi. Aby takim gradem z takiego szczęścia przypierdoszyć na lotnym. Jezu, spróbujemy, moi drodzy, serio. Dobra, czyli szczęście zostaje, no mrok, wypadasz. No obrony tutaj na pewno żadnej nie będzie. Mroczny rytuał musi być z tego co kojarzę. Nie wiem czy tam był ogień czy nie było, więc na razie biorę to. Czy był tutaj ogień? Krąg zimy był, dobra w razie czego, ale jakby nie chcę rozbudowywać tego w taki sposób, nie? Dobra, lecimy z koksem. Było szczęście żołnierza, dobrze? Czekajcie. Szczęście żołnierza i odporność. Wzmocnione zaklęcia też weźmiemy. Oświecenie jeszcze da. Podstawowe widzenie niech będzie. Oświecenie musi być. Przeświecenie musi być. Za dużo sobie potwierałem i teraz mi się nie uda. Teraz mi się może nie udać. Znaczy to mam zamknięte, co nie? Więc jakby nie mogę brać żadnej innej umiejętności, tylko to co mam tutaj. Tak jakby otwarte, bo jakby potrzebuję zbić jak najbardziej to i spróbować dostać szczęście. Ale nie dostaję jak na razie szczęścia. O, jest lepsze szczęście, był talent, ale spoko. Nie klątwą Marlaka, odporności poprosimy. Powiem wam, że ciężko będzie ten build zrobić, bo będzie mi cały czas klątwą Marlaka chciał dać. Weźmiemy ją, żeby dostać odporność, żeby potem ją jakby strącić. Oświecenie no musimy mieć, bo bez tego to nie ma sensu. Miż lodu, dobra, to już mi dajesz. Talent mi dajesz. No dobra, jak to mniej więcej wygląda? Okej, okay, czyli tak, muszę wywalić to. Muszę wywalić to. I w tym momencie powinno mi dać kapryśną manę, super. Powinno mi dać szczęście wojownika. Jest, moi drodzy, szczęście wojownika. Tylko nie za bardzo mamy many na to wszystko. Ale mamy! Mamy szczęście wojownika. To chyba tyle mogę w tym momencie zrobić. A podstawowe widzenie też w sumie spoko, nie? I teraz się zastanowić, którą tak naprawdę ścieżkę chcemy zagrać. Siły czarów jest ile? Tu jest, czekajcie, 3 ataku. Siły czarów. To nie ma dużo siły czarów, nie? W zamku mamy coś do siły czarów. No nie mieliśmy w zamku nic do siły czarów, więc musi gdzieś być coś na ścieżce. Tutaj jest... Dużo wiedzy tutaj jest. Ja pójdę sobie tutaj, bo mimo wszystko... Chociaż tu jest 4 siły czarów, a nic poza tym tu nie ma. Dobra, idę tu, bo ja nic tak poza tym nie mam. Jakby to powiedzieć? Ciekawego. Weźmiemy sobie to, przynajmniej będzie dużo wiedzy, akurat w tym wypadku to mi się przyda. Na one shot zaklęcia, hehehe. Taki mój plan na tą grę. No, nie jest to najgorzej. 4 defa, nie będziemy przesadzać.
No, pójdziemy sobie w lewo. No, dużo ataków w sumie dostaliśmy. Szczerze powiedziawszy. Jak się nagrywa się? Super. Okej. Okay. Bo lewą ścieżkę pójdę, bo build mam w sumie taki, jaki chciałem. Jaki chciałem. Tam to mogę jeszcze sprzedać, bo to mi w ogóle niepotrzebne. A tutaj klateczkę do mocy. Akurat pierścionek Urgasza to do innej ścieżki byłby spoko. A do tej w ogóle, bo mi się nie przyda. Plus 2 obrony. No szczerze wam powiem, no to kibel, nie? To chyba te buty, które są, będą spoko, bo przynajmniej dadzą mi jeden siły czarów, co nie? I szczęście, moral, w sumie dadzą mi wszystko. To ja to pójdę w sumie. To ja tutaj nic nie kupuję, kupię sobie buty i sprzedam jeden level z artefaktów. Dobra, nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Nie mam, wiecie, talentu i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj ma być jednostrzałowiec po prostu. Jednostrzałowiec po prostu ma być. Aby to sobie sprzedamy. Najpierw sobie sprzedajmy, potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Okej. To super. To super. Dostałem inteligencję. Ale wiedzę też w sumie dostałem. W ogóle to sobie lepiej wezmę. Lepiej mieć niż nie mieć. Nie jest najgorzej. Mamy wzmocnione zaklęcie, wzmocniony grad, może akurat szczęście wejdzie. Czy ja chcę brać 2 defa? Znaczy ja chcę brać 2 defa, no zobaczmy. Zróbmy sobie to, zróbmy sobie to, zróbmy sobie to, zróbmy sobie to, zróbmy sobie to. Okej, coś takiego. Poulepszajmy się, będziemy po prostu zastanawiać. Tu raczej strzelak, nie? Mhm. Aura odwagi musi być. Okej, no tutaj... tabu częściej chodzi, powiem wam szczerze. Tutaj raczej niewidzialny. No i dobra, nie stać mi na ten artefakt. No ale dobra, z kręciokiem w razie czego gdzieś tam może uda się wbić. W takim razie sobie tak zróbmy. No i dobra, no i spróbujemy dać radę, no. No i spróbujemy dać radę, no. No nie wiem, czy się uda. Nie sądzę. Dobre, nekro powinno wygrać, ale chyba, że będzie to szczęście. Ale to też ten czar nie jest jakoś, wiecie, to też ta zdolność nie jest teraz jakoś taka, wiecie, mocna, nie? Bo to ile to daje? O 50% tylko. Tamtemu szczęście w sumie zabieram, chociaż tyle z tej zdolności. Więc to nie jest szaleństwo. Niech teren zmieni, ale w sumie mi ten teren nie przeszkadza. Musi wejść. Musi wejść to po prostu. Musi wyjść, nie ma być opcji, no po prostu, no. 4, 9, 12, minus 1 mora. Szczęście mu obniża sobie... Mam 5 szczęścia na herku, więc to mi w zupełności wystarcza. A jakby jednostki się w żaden sposób, szczerze powiedziawszy, to nie liczą. Ustawiam się na środku, wiadomo, strzelakiem. Ciebie gdzieś tam schowam z boku. Co nieco. Ciebie na środku z hydrą i z wami. O, ze smokiem w sumie, albo z tobą w sumie. Ciebie gdzieś z tej strony. Ciebie gdzieś z tej strony i lecimy. No ładnie go bije. Czekajcie, bo ja mam ogień, powietrze. To nic istotnego. Ładnie, 121 boom. Uciekamy w siną dol. Czekamy w siną dol. No ten nie zaboli, nie? Ałaj! No ale dobra, no to i tak była ta jednostka taka. No niezbyt, wiecie, wesoła, nie? Dobra, odslepieniem dość tam. Chyba jest jakieś obrażenie od ognia i na się nie widzę. Tak, dokładnie. Boom, pięknie. Ha! Dostał troszeczkę. Jakaś kula pewnie tutaj będzie. A ja za bardzo mam co tam zrobić, nie? Ale dobra. No trochę ta kula zabolała, nie? Ale...
Osjony gradną, tylko trzy jednostki łapiesz. Trzy. Które jednostki są najbardziej słabe? W sumie Vampa wtedy zabije, nie? Znaczy Vamp to i tak dostanie, bo jakby... Vamp dostanie od smoka zaraz, nie? Walnijmy tu z tyłu, szczerze powiedziawszy. A! No i ładnie, dobra, ty giniesz. Okej, okay. Szczęście weszło. Ile zadaliśmy obrażeń? No 900, not bad. To defy, tak szczerze powiedziawszy wam powiem. Defy, defy i defy. Jakby... By to wiecie, no, no dostanę obrażeń trochę. Nie wiem, czy mi się uda gdzieś tym uciec. Przejdę jeden krok do przodu. No dostanę DPS-y. Ten jeden krok do przodu to nie był dobrym pomysłem. To nie był dobry pomysł. Ale Lisza nie jest za dużo, Lisz może wskrzesić. Okej, okay, będzie mógł mi wejść teraz w to. Okej, okay, ale teraz jest pod grat, raz, dwa, trzy... No dobra, ty mu oddasz i to nawet dość mocno, nie? Teraz wzmocniony grad leci tutaj w... duszki, nie? I w ciebie. Że tylko trzy jednostki. Nie udało się dostać szczęścia. Nie udało się, moi drodzy, nie udało się. Okej. Okay. Nie udało się. Cześć ruchu. Dobra, no to mi wlazło tutaj. Trudno się mówi, żyje się dalej. Trudno się mówi, żyje się dalej, nie? Wszystko wycik dostałem. Nie chcę to wam dostać kontry. Jakby tu też pójdę, no to... W sensie pod kula, ale ja chcę potem zraszować strzelca zostawić, nie? Jakby... Też pod... To coś mogę, nie? No zabolało, ale też mu trochę oddałem. Dobra, super. No walniemy, walniemy, nie powiem, że nie, bo walniemy, boom. Fajnie. Okej. Okay. I ile mam many? No nie mam dużo many, nie? 117. Dobra, super, ale ciebie zabiłem. Więc to nie jest tak najgorzej. Mamy smoki, które jeszcze są w stanie tu coś zrobić. Stawił mi się tutaj pod ten. Okej, okay. Teraz strzał pójdzie w hydrę. Nie wiem, czy wzmocniony krąg nie po prostu nie pójdzie. Wcześniej sobie tego, ale w sumie pod hydrę trochę. Wzmocniona implozja 1200. Ach. No tak średnio to bije, nie? Tak średnio, no ale... No muszę tutaj. Jakby... Muszę tutaj to walnąć po prostu. No nie weszło szczęście. Niewidzialność, uciekamy, okej. Okay. Dobra, super. Jakby ten zajebiście... Chodzi tutaj do mnie. No ale dobra, uciekamy tak czy tak. Okej. Smok to mój jedyny stack, który cokolwiek robi. Znaczy Hydra też walnie w dwie jednostki. I to dość mocno. Ałaj! Ałaj, 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 ałaj!
Że się tak ustawiłem. Ale kto pyta, nie błądzi. Ściana błyskawica 600. Dobra, patrzmy, czekajcie na żywioły, nie? Potrzebujemy zabić zombiaka. W sensie potrzebowalibyśmy też ciebie zabić. A ty masz ostatni bastion? Nie było ostatniego bastiona, no nie było. Jakby... Bo on jeszcze ma wskrzeszenie. Dobra, sprzątnijmy cię. Dobra, wiem, że to takie trochę ten. Ale ja sobie pouciekam tobą. Dobra. Jest 22 hydry są, nie? Więc to jest naprawdę dużo. Jest naprawdę dużo. One raczej powinny ustać. Ostione implo pierdzieliemy w tego. Dobra, pudło. Jak ja se tu wejdę wtedy, nie? Okej. Teraz wzmocnione implo pierdzielniemy z lakiem, zobaczycie, czekajcie, bo on ma ziemię. A nie mam w sumie ognia. Boom! Boom! Ha! 1800. Pierdzielnęło, nie? Pogers. Pogers! A te laki też chodziły. O, odparłem czar. Pogers. No, redefa dajemy po prostu. Nie no. Wzmocnione implu porobiło robotę. I też szczęście w sumie na tym strzelaku, tu, na tym... Nie no, powchodziło fajnie. Jeszcze raz, wzmocniona implozja. Boom, boom, burududu boom. Dobra, dzięki za gry, Jacek. Na razie, trzymaj się, GG. GG, GG. Wczoraj wiem, co on miał za artefakty, bo on jakoś tak przeciętnie, nie miał inicjatywy, miał to... No nie miał szału, szczerze wam powiem. To nie było szalone. Ale to szczęście też wyszło fajnie na tej implozji, więc warto było to zagrać. Dwa szybkie meczyki będziecie mieli, więc fajnie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło, idę wszamać kolację i idę działać z hiszpańskim i z manualem chyba. Ale pamiętajcie, to wszystko w tle. Powiedziałem, że manual będzie, kiedy będzie. Nawet może to być za rok i mi to nie będzie w miarę przeszkadzać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Bye, bye!